Witam serdecznie. Dziś grajką jest Kingdoms and Castles. Ja w tą grę jeszcze nie grałem, tylko ją opaliłem tak na próbę, żeby rzecz jasna nieco się znajomić, zobaczyć jak to wygląda w środku, z czym to się je. No i jeśli chodzi standardowo w moim przypadku ustawienia, wróciłem tylko odwrót przybliżanie, ponieważ nie mogłem się przyzwyczaić do tego, że jest na odwrót powiększanie i pomniejszanie. Jeśli chodzi o grafikę, wszystko jest na max ustawione i rozdzielczość jest na Full HD. A zatem możemy próbować. Mamy do wyboru tryb standardowy, czyli tak zwany zalecany, oraz tryb kreatywny. Następnie wybierz religię dla swojego królestwa. Mamy tryb swobodny, brak zagrożeń, summer, czyli łatwe, oraz szalony, czyli trudny. Tu chyba powinno być łatwy. Spokojna kraina bez wrogich najeźdźców, długie urocze lata oraz krótkie i łagodne zimy. Tutaj natomiast dobry region dla nowego władcy. Długie urocze lata, krótkie i łagodne zimy, mniej najeźdźców i smoków. I pomimo tego, że jeszcze w tą grę nigdy nie grałem, to wybiorę właśnie to. Sterowanie kamerą jest standardowe, czyli WASD przemieszcza nam tutaj mapkę. Jeżeli dojdziemy myszką do krawędzi ekranu, to też wtedy powoduje przeniesienie. I Q bądź E powoduje obrót. To samo mamy, widzę, prawym klawiszem myszki przytrzymując. Podobnie jest ze środkowym, działają, widzę, identycznie. F i V powiększają, czyli to samo, co mamy pod klawiszem myszki, tylko działa to znacznie wolniej. Backspace resetuje widok. Nie wiem, dlaczego to jest, ponieważ to u mnie nijak nie działa. To akceptujemy. Wybierz swój herb. Ja myślę, że mam królika, to ja sobie wybiorę coś zwierzęcego. Czyli w tym wypadku jest to chyba orzeł. Nazwij swoje królestwo Nechrybka. Może nie. Kamieniec. Albo nie, tu jest jakaś wysepka. Wyspiarze. Może zapomnieni. To jest wyspa, o której praktycznie nikt nie pamięta. Co nam tu doradzają? Przede wszystkim zbuduj twierdzę, aby założyć swoje królestwo, czyli w tym wypadku musimy wybrać zamek i mamy pierwszą opcję. Twierdza. To twój dom oraz dwór. Wysłuchasz tu doradców. Myślę, że tak może po środku tej planszy. Coś koło tego. Czyli tu jest nasza twierdza i jak widzimy już jest znoszona. Ten budynek stopniowo rośnie. O, pojawiły się pierwsze ludziki. Można nie kliknąć? Można. Andrew Cocaine? 28 lat. Chciałbym mieć miejsce do życia. Dobra, wbudowaliśmy. Co to jest za informacja? Mamy trzech gości. Rolnictwo, miasto i militaria. Tylko zaraz, bo ten Andrew kurczę nakłada się. Trochę tu nie przemyśleli tą akurat opcję. Jak mam Andrew wyłączyć? A kliknąć gdziekolwiek. Niestety zablokowałem i przez to straciłem opis. Dobrze, twierdza. To twój dom oraz dwór. Wysłuchasz tu doradców. Ryzyko pożaru... No, wysokie, ciekawostka. Koniecznie zbuduj więcej studni. Doradcy. Kliknij przycisk doradca, wysłuchać ich rad. Mamy doradcę od rolnictwa, widzę. Mamy od miasta oraz militaria. To może zaczniemy może od miasta. Co on nam doradzi? Dzień dobry panie, zacznijmy rozwijać nasze królestwo drogami, potem domami. Dzień dobry panie, będziemy potrzebować najpierw farm, aby nakarmić naszych pracowników, a militaria rzecz jasna pewnie... Witaj panie, to tyle. No, nie chcę, żeby wojsko tworzyć. Mamy zapomnieni wyspiarze, naszą nację, czyli zapomnianych wyspiarzy. 5 bezczynni, 4 łóżka, 0. Mamy troszeczkę drewna. Co to jest za surowiec? Zbuduj kopalnię żelaza obok rdzawych kamieni, by wydobyć rudę. To? Klikaj kafelki, klikaj zetnij. Klikaj kafelki, klikaj zetnij, aby wyczyścić pole z drewna lub zbuduj... Może to zatrzymam w ogóle, żeby się dowiedzieć, co to kaman. I zbuduj leśnik, aby automatycznie produkował drewno. Czyli na razie nic nie mamy. Tutaj mamy kamieniołom, czyli kamienio. Zbuduj kamieniołom przylegający do jasno-szarych skał, aby wyprodukować kamień. Kowale tworzą narzędzia. Narzędzia służą do przyspieszenia produkcji i usuwania kamieni.
To wygląda jak węgiel. No i to jest węgiel. Węglarze produkują węgiel drzewny z drewna. Zbuduj kuźnię, by produkować uzbrojenie. Co tu jeszcze mamy? Pola uprawne, sady i piekarnie produkują jedzenie. Czyli mamy jedzenie z farm, sadów, piekarni, no i zjedzone przez mieszkańców, tawernie stracone w wypadku oraz z transportu wodnego. I rzecz jasna kasa. Wskaźnik zbierania, czyli to zapewne są podatki. Brak wystarczającej liczby poborców podatków. Sprawdź, czy urząd podatkowy jest w pełni obsadzony. Ustawienie stawki podatkowej w pokoju skarbu, by zbierać złoto od mieszkańców. Rok pierwszy. Gratulacje. Zapomnieni wyspiarze rozwiną się do spokojna osada. Zapomnieni wyspiarze. Mój panie. Dwie ludzi. Podróżnik nas odwiedził, ale nie może znaleźć domu. Nasze miasto jest pełne. Potrzebujemy więcej domów. A można to rozwinąć. Okej. Okay. Czyli musimy dobudować domków, żeby... Tu mamy cztery osoby, żeby one mogły jednak mieszkać. Żyzne, jałowe. A właśnie, jałowe. Czyli na tym pasowałoby, nie wiem, budować drogi, bądź też zbudować im domy. To tak też zrobimy. Miasto. Czy to będzie miasto? Tu deszcz mi pada, ja mam okno otwarte. Groźba powodzi zażegnana. To teraz miasto mamy. To teraz o, chatka i droga. Droga ile zabiera? Koszt. 1. Mamy tego 12. Domek ile? 5. Czyli tak naprawdę dwa domki będziemy mogli zbudować. Czemu ja to nie mogę zbudować tego domku? Jest jakaś informacja. Kliknij środkowy przycisk myszy lub naciśnij klawisz R, aby obrócić budynek. Ten, aha, za daleko od dróg. Czyli jednak droga najpierw jest potrzebna. Tak, odwróćmy sobie to. I tu sobie strzelimy drogę. W ten sposób. Straciliśmy troszkę drewna na to, ja właściwie za dużo tego zużyłem. Tak, odpalmy to. Ludziki pewnie zaczną budować. Widzę, że to chyba raczej dosyć szybko będzie realizowane. To następne, co jest nam potrzebne, to rzecz jasna ten domek. Ta chatka może być gdzieś dalej umiejscowiona. No, troszkę dalej może, ale niezbyt daleko. Więc tak, tu będzie pierwsza chatka. 3, czyli musielibyśmy nacinać tego drzewa. Jak się je ścina? Zetnij. C. Aha, czyli nad tym pojawia się tutaj symbol takiej siekiery. O, ludzik niesie. To tutaj mniej więcej moglibyśmy walnąć jakąś taką drogę. Tak, jeden domek, ciekawe czy zapewnia... O, dla więcej niż jednej osoby, czy oni tu po prostu budują? Jest chatka, daj dach, a, 5. Daje dach nad głową 5 mieszkańcom. Posiada jednego zarządcę, który znosi domu węgiel i pożywienie. Ciekawe, czy on jest też doliczany. Zadowolenie. 55 domostwach, spiżarni 2 na 7. Nie ma węgla. Zbyt daleko lub niedostępny. Mieszkańców 5. Bezczynna jedna osoba. Co my tutaj mamy? Bezużyteczny kamień. Czy tutaj potrzebowalibyśmy... kopalni kamienia, że tak powiem, czy jak tam się nazywało. Jedzenie. Można by o to zadbać, z tym, że niestety w chwili obecnej jest zima. Pole uprawne. Koszt 3. Może pole uprawne tutaj niedaleko. Cztery mi zostało. Jeśli chodzi o zamek, co możemy zrobić? Palisada. Może jeszcze nie teraz. Nic nas nie atakuje, choć nie wiem jak to działa. Przemysł. Kamieniołom, to by się przydało. 15 zasobów, czyli musimy jeszcze troszkę pościnać tych drzew. Zetnij. Ciekawe, czy te drzewa będą odrastać. Mogę właściwie ten zamek umieścić pierwotnie nieco bliżej tutaj tego. Wtedy można by to szybciej ścinać. Jak to wygląda? A
Dobra, powalił drzewo, czyli plus 2 z jednego drzewa jakoś tak. Mój panie, 4 ludzi, podróżnik nas odwiedził, ale nie może znaleźć domu. Nasze miasto jest już pełne, potrzebujemy więcej domów. No, czyli z tym jeszcze trzeba będzie zaczekać, trzeba im walnąć kolejny domek. Miasto, jest chatka, jest dom. Tylko to wymaga kamienia, to na razie jeszcze jeden domek im strzelimy. Za daleko od naszych dróg, panie. Dobrze, mieszkańcu mój ty. Miasto, podciągnijmy tą drogę trochę dalej. Zaraz, to jest na raz, dwa, na trzy pola. Czyli raz, dwa, trzy. Tu by pasowało zrobić drogę. Co mu nie pasuje? A, po prostu droga musi być połączona. Dobra, wystarczy tego. Już mieszkaniec mój biegnie tutaj wybudować dom swój. Piękny,ż będzie, a jakże. Azalisz, zbuduj domek mój. Znaczy sobie raczej. Mamy drugi. Gdzie tu jest? A, łóżka 10. Szczęście 60. A gdzie jest informacja o tych ludzikach? Tu 4 ludzi jest. Te 4 ludzi dom znaleźli już? Ludzi tutaj musicie przyjść. Teraz tak, mamy pole uprawne. Pracowników 0 na 1. Brakuje pracowników. Jak ich teraz przydzielić? Jest priorytet pracy tutaj. Mamy budowniczy, mamy rolnik. Zajęte stanowiska 0 na 2. Więc gdzie jest ta dodatkowa liczba tej ludzi? Tragarze i leśnicy. Jeden tragarz. O! Dwóch rolników jest. Dobrze, skaczą tutaj po polu. Uprawiają, czyli z tego będziemy mieć troszeczkę żywności. Pytanie, czy to jest wystarczające, żeby wyżywić, ile daje jedno pole. No, to jest zagadka. A jest. 5 rocznie. Czyli jedno pole, można powiedzieć, że jeden domek utrzyma. Ha. Jeszcze żyzna, a podstawowa produkcja 4, żyzna, gleba plus 1. To ja myślę, że jeszcze, tylko tam chyba trzeba było 3 drewna, więc musimy jeszcze troszkę nacinać. Te drzewa są co prawda ustawione do ścinki, ale ta wycinka jeszcze chyba trochę potrwa. Tu jest jakby trochę wyższe drzewo, to jedno. Damy tutaj troszkę więcej tego. Te zimy, kurczę, jakoś strasznie szybko nadchodzą. Ile to w ogóle mam jedzenia? 29 z 50 max. Szczęście, pokaż szczęście. Ten w kierunku 60 szczęście przeciętnego mieszkania. Czy możemy to robić jakieś upgrade'y? Nie ma węgla. Teraz tak, gdzie węgiel będzie? Węgiel? Tu jest coś ciemnego. Może to jest węgiel? Kamień. Żelazo. Kamień oraz żelazo. A, moment. Oni mieli robić węgiel z drewna. No właśnie. Czyli tak naprawdę musimy stworzyć nie jedzenie, tylko przemysł. Ścina i sadzi drzewa. Czyli to powoduje, że będziemy mieć nieograniczoną ilość surowców. Trzeci rok. Kto leśniczy wymaga kamyków. Kopalnia żelaza, nie? Węglarze. Tworzy węgiel drzewny. Produkuje dym, który nie spodoba się mieszkańcom. Czyli tych, jak to fabryczka jakaś, trzeba będzie troszkę oddalić od naszej osady. Co mi tutaj tak zasłania? A, ten opis. Czyli to powinno być gdzieś dalej. To wygląda jak węgiel, ale my tu węgla nie mamy. Czyli potrzeba nam kamyków. Zobaczmy raz jeszcze. Przemysł i kamieniołom. Już możemy. 15. Musi być w sąsiedztwie użytecznego kamienia. Bezużyteczny. Kamień. To było to. Kamieniołom. Tylko czemu ja tego nie mogę umieścić? To jest zbyt daleko. A właśnie. Droga. Czyli najpierw musimy strzelić tutaj miasto i drogę w kierunku tutaj kamieniołomu. Teraz już chyba będą mogli. Nie wiem, czy muszę to zetknąć z tym. Dobra, zaczekamy, że dziki tu przyjdą i to wbudują. Twierdza. Ludzików mamy 8.
19 na 50, czyli troszeczkę spada nam ilość pożywienia. Tak więc jak najszybciej trzeba by się jeszcze kierunkować na kamieniołom. A teraz musi być w sąsiedztwie. No to jest w sąsiedztwie. Czyli chyba jeszcze drogę trzeba kawałek dociągnąć. Tu już nie wbudujemy. Oczyszczonej ziemi. O, tu jest, ale on chyba też jest, ten kamień zajęty obok. Tu jest trochę tego kamienia, ale nie mówcie, że aż tak daleko muszę to ciągnąć. Dobra, niech to wybudują. Wybudowane i teraz zobaczmy, czy nam się uda przemysł, kamieniołom. Czemu ja, kurczę, tego nie mogę tutaj zbudować? To jest zagadka. Zablokowany przez kamienie. Czy kamienie da się rozebrać? Tam była mowa, że narzędzia to robią. Przemysł. Kamieniarz. To nie, on jest od naprawiania. Magazyn to nie. Morskie, tu jeszcze nie dojechałem. Sad owocowy, co daje? Produkuje żywność w zależności od jakości gleby. Zbyt daleko od dróg, czyli to musiało być gdzieś tu. Gleba musi być naturalnie żyzna lub nawadniana. Tu jest naturalnie żyzna. Widać, że wszystko tutaj musi się stykać z tymi drogami, bo inaczej nic z tego. Zbudujemy to. Mamy jeszcze 30 drewna, czyli jest zapas, ale szybko bardzo tutaj jedzenie nam topnieje. Już mamy 10 ludzi, czyli w tym wypadku trzeba będzie jeszcze jedną chatkę tutaj zbudować. Właściwie nawet dwie możemy zrobić tak w zapasie. No i tutaj będzie potrzeba jeszcze więcej tego jedzenia. Zbyt daleko od dróg, czyli maksimum o 3 pola można. No, tego się nie spodziewałem zbytnio. Uwolnijmy tu. 4 pola. Czy 4 pola wystarczą do tego, żeby ich wszystkich wyżywić? Daj 5 na rok, czyli mamy 5, 10, 15, 20. 20 przy 10 człowieczkach, ludzikach. Przy 10 ludziach. Czy mamy już kolejnych? To się da wyłączyć? A, tu jest w ogóle historia taka. Cztery ludzi odwiedziło, trzy ludzi znalazło. No, czyli tutaj wychodzi na to, że trzeba mieć jednak nadmiarową ilość domów, wtedy oni do nas dołączą. Teraz tak, co kurczę zrobić z tym? Przemysł. Wszystko się rozbija teraz o zasoby. Ja tu dałem ścinanie, ale wszystko pościnali. Zetnij. Właściwie nie musimy się tutaj ograniczać co do ścinania, ponieważ później można zrobić tego leśnika i on będzie wszystko sadzić, więc tak naprawdę możemy pozaznaczyć jakąś większą ilość tego. To tak, zobaczmy na zamek. Zamek już jest, możemy palisadę zrobić, aczkolwiek to jeszcze chyba nikt nas nie atakuje, nie wiem jak to działa, więc zostawmy to. Pozwala na szybsze przemieszczanie się, ale to wymaga pieniędzy. Jedzenie. Pole uprawne już są. Przemysł. To mnie, kurczę, bardzo intryguje. Produkuje kamień, buduj przy jasnych głazach. Tylko, że ten głaz jest, kurczę, otoczony wokół. Musiałem to zbudować jakoś tutaj. Czy to znaczy, że tędy muszę pójść i zbudować go tu? Ludziki, doprowadzać mi to wszystko. O, jest jakiś wykrzyknik. Mamy dwie porady, miasto. Spróbuj zbadać dom. Sklepy z żywnością są na wyczerpaniu. Więcej gospodarstw. No to mamy chyba wystarczającą ilość gospodarstw. Dopiero żeśmy to wszystko obsadzili. 9 na 50 jest dosyć mało. Mamy też sad. Widać, ludziki skaczą. Jest 12 ludzi. Mamy 20 gotowych łóżek, czyli jeszcze mamy pewien tutaj profit, jeśli chodzi, czy tam zapas, jeśli chodzi o ilość ludzi, którą możemy zatrudnić. Jest już 18 drewna, czyli możemy zbudować kamieniołom. I teraz tak. Wygląda na to, że to musi się stykać, a zatem to będzie możliwe do zbudowania dopiero tu. Strasznie daleko muszę tą drogę ciągnąć, no ale cóż, nie mam wyboru. Miasto.
Raz, dwa, trzy. Co jest? Trzy, cztery. A, ciągnąć się nie da. Pięć. I tu trzeba będzie doprowadzić jeszcze kawałek. Trochę będzie mnie to niestety kosztować. No dobra, to aż tyle. Jak się wychodzi z trybu budowania? Prawie. Dobra, moje ludziki budują. Idziemy coraz dalej, jeśli chodzi o rozbudowę. O, ptaki fajnie zrobili. Później będziemy zamieniać tą drogę na tą lepszą drogę, po której niby się szybciej poruszają. Tylko rzecz jasna, trzeba będzie jeszcze chwilę czekać. Tu już widzę, zaczyna padać śnieg, czyli nadeszła zima. Nasze zapasy ciągle spadają. Czemu go nie zbiera? Mamy za mało transportowców? Tragarze, jeden. Kliknij przeciągnij, aby zmienić priorytet. No dobra, czyli najpierw może damy tragarzy. Później rolnicy. Później sadownicy, na koniec budowniczy. Czy tam raczej budowniczowie, bym powiedział. Liczba mnoga. A może, ponieważ kończy się żarcie, postawimy na rolników. Choć mnie się wydaje, że kurczę, to żarcie już jest. Tak, oni teraz zbierają. Zaraz to zobaczymy. Jest 6 na 50. Więc chwilę powinni to znieść i zobaczymy, czy ta liczba skoczy. Czyli rzecz jasna wygląda na to, że tak, że to zostało wytworzone, tylko ludziki tego nie ściągnęły na miejsce. No, to już dosyć daleko pojechali. Tylko nam będzie potrzeba więcej drzew. Pytanie, po co podlega drwal? Czy to będzie leśnik? Ja bym chyba tego tak nie obstawiał. Dobra, pójdźmy na razie w żarcie, bo tego jest w sumie, ja bym powiedział, że dosyć mało. Teraz tak, mamy tylko jedno, jeśli chodzi właśnie o drewno. Pytanie, co z tym zrobić? Czy rozbudować drogę daj w kierunku tego lasu, żeby szybciej transportowali surowce? Czy też w jakiś sposób po prostu tutaj na to się ukierunkować. Bo to tak będą dosyć daleko ganiać. Jeden drzewa tylko. No więc dajmy to miasto i zbudujmy jednak tą drogę. Pojadę tędy i tutaj do tego lasu. Co mamy za poradę? Sklepy z żywnością są na wyczerpaniu. No, to akurat wiemy, ale... Myślę, że to nie jest jakiś kłopot, bo tutaj już nasi rolnicy rozpoczęli okres upraw i będzie można troszkę tego uzbierać. Sadownicy też chyba wyruszą już wkrótce na łowy. Zobaczmy, jak wyglądają sady. Co to jest? Takie czerwone jabłka? Piękne kwadratowe jabłka naszych kwadratowych mieszkańców. Czyli to będzie rzecz jasna też wszystko do zebrania. 12 ludzików. Ciekawe, kiedy... 4 ludzi nowych do mnie przyjdzie. Bo tutaj było 2 ludzi. Tutaj 3 ludzi. Dobra, budować tam panowie, bo... Tak, tych zostawmy. Tragarze tak naprawdę chyba jak nie będą mieli co robić, to się dopiero wtedy skierują ku reszcie budowniczy. Tylko co, czy budowniczy może być, jeśli nie ma surowców? To jest ciekawostka. O, tu mamy jakiegoś glitcha, bo wszystko tutaj... Druga. Dobra, jeden budowniczy jest. Mam już 15 ludzi. 4 ludzi, a 3 spodobał się nasz dom. No, potrzebujemy kamienia, żeby zbudować większy dom i żeby więcej ludzi do nas tutaj przyciągało. Tu jest jakaś informacja. Więcej gospodarstw może pomóc. Ja myślę, że mam wystarczającą ilość gospodarstw. Tylko, że tak, 15 to już troszkę jest. Pytanie, ile daje sad? 26 rocznie. Wow. Tu jest ich 26. No to ja bym powiedział, że ci
trochę tego naprodukują, bo w porównaniu do takiego poletka to jest naprawdę dużo. 27, to, czyli na razie chyba wystarczy. Ale to są pewnie pracownicy. Jak w tym, jak w Simsach. A, momentalnie to skacze. Już wkrótce trzeba będzie się chyba nad składem zastanowić, więc na razie te domki można by zostawić. Jest 15, czyli powoli, powoli trzeba by się po prostu przykować na kolejne domki. Zobaczmy w ogóle, ile ten większy domek. Dom. 'Daje dach nad głową 25 mieszkańcom. Ale nie mamy kasy, trzeba by najpierw tego poborca podatkowego zbudować. Zamek. Wieża łucznika. Gdzie jest poborca podatkowy? Morskie to nie. Przemysł to... raczej nie. Jedzenie też bym tu nie obstawiał. Mały spichlerz. No. Kamienie. Ciągle wszystko się rozbija o kamienie. Co daje studnia? Zapewnia dostęp do wody w razie pożaru, ale to wymaga niestety trochę kamienia. Dobra, niestety. Ja widzę, że zamiast tych czterech lepiej jest tutaj, bo czterech jest pracowników. Ilu jest? Trzech. Na polu jest jeden, czyli czterech gości razy 5 daje 20. Tutaj 3 daje 26, no matematyka jest prosta. Bardziej się opłaca to budować. Mamy 24, zobaczmy jak z drogą. Już drogę dobudowali, a zatem w tym momencie możemy już skoczyć tutaj na przemysł. I chyba kamieniołom już teraz to... Czy to przejście wtedy zachowamy? Chyba nie. Zbudujmy kamieniołom tutaj i dobudujmy jeszcze do niego tutaj przejście. Okej, czyli będzie pytanie, ile ten kamień da nam zasobów? Czy on jest wyczerpujący? Czy można się liczyć z tym, że się wyczerpie? Chyba nie. On po prostu istnieje. To są kamienie do kasacji. Czy coś tu jeszcze jest ciekawego? No, tylko drewno tak naprawdę. Widzę, ludziki kończą. To tak, będziemy mieć już wkrótce kamień z 18 ludzi. Czy my zbierzemy tyle kamienia, żeby móc dobudować ten drugi domek, ten większy? Przemysł to nie, jedzenie to nie. Dom, 10 kamyków. A, to dopiero zbudowane. O, jest. Oczekiwanie na 9 drewna, 9 drzewek. Czyli trzeba zaczekać, aż tam tutaj surowce dorzucą. Tutaj jest jedno, to jeszcze 8.